Może kojarzysz to zwierzątko. Wyobraź sobie, że taka latająca wiewiórka potrafi poszybować na odległość 50 metrów. To długość połowy boiska piłkarskiego. A teraz wyobraź sobie, że nasz skoczek narciarski Kamil Stoch potrafi lecieć przez 250 metrów. To 5 razy dalej. To długość 2,5 boisk piłkarskich. Do niego należy krajowy rekord długości skoku, który wynosi 251,5 metra. To trzeci wynik na świecie. Ale jak on to robi? Kamil Stoch wychował się w miejscowości Ząb, małej wsi obok Zakopanego. Na nartach zaczął jeździć, gdy miał 3 latka, a pierwsze amatorskie skoki oddawał w wieku 4 lat na skoczniach budowanych wspólnie z kolegami. Jako dzieciak trenował kombinację norweską, czyli połączenie biegów narciarskich i oczywiście skoków. Podczas zawodów kombinacji norweskiej na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ważący ledwie 28 kg dzieciak, jako przedskoczek usiadł na belce startowej. Skoczył i wylądował na 128 metrze. Później skakali już jego idole, ale w trakcie konkursu żaden z zawodników Pucharu Świata nie skoczył dalej niż 125 metrów. Nasz dziecięcy przedskoczek był lepszy od zawodowców. Był 1999 rok, a mały góral z Zębu miał 12 lat. Po tych zawodach Polska o nim usłyszała. Nagrano taki wywiad. Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal. No jak na razie to ja mam jeszcze czas. No i może za jakieś 5-6 lat wystartuję, jak będę dobrze skakał. Skoki, to było to. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości Kamil spełnił marzenie o starcie w Igrzyskach Olimpijskich. Pierwszy raz na olimpiadzie wystartował w 2006 roku w Turynie. Mało kto pamięta, że zajął 16 oraz 26 miejsce. Marzenie o medalu musiało poczekać. 4 lata później też nie było kolorowo. W Vancouver był 27 i 14. Ale to nie powstrzymało jego olimpijskich marzeń. W 2014 roku w Soczi dopiął swego i to w jakim stylu. Zdobył 2 złote medale w konkursach indywidualnych, na średniej i na dużej skoczni. W dniu, w którym tworzę ten filmik, Kamil w konkursach indywidualnych ma w dorobku jeszcze złoto mistrzostw świata, kryształową kulę w Pucharze Świata oraz 2 triumfy w turniejach 4 skoczni, gdzie jako drugi skoczek w historii wygrał wszystkie 4 konkursy. A wszystkie trofea, wygrane, medale i miejsca na podium, kto to zliczy? Kamil oczywiście prowadzi do sukcesu w naszą narodową drużynę. Razem z nim Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki są aktualnymi mistrzami świata na dużej skoczni. Ale najbliższy cel to Igrzyska w Pjongczangu w Korei Południowej. Kamil broni podwójnego złota i prowadzi naszych skoczków do pierwszego drużynowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich.